Witam was w kolejnym odcinku mojego Let's Playa gry XCOM Apocalypse. Ostatnim razem po paru niefortunnych misjach niestety troszeczkę się pozmieniało. A też dostrzegam, że na chwilę obecną chyba nie produkuję wystarczająco szybko swojego szajsu. Także nie jestem do końca zadowolony z tego, jak postępuję. Tutaj, tak, niedługo training area. Będą. Zaczniemy przenosić swoich pacanów, ale oczywiście, żebym mógł to zrobić, to prawdopodobnie Vehicle Bay jeszcze mi będzie potrzebny. Medkity, co mi tu jeszcze będzie potrzebne? Torsy mi będą potrzebne, oczywiście. Torsy niby już jedne mam, ale... Zrobimy tak. Póki mam kasę, nie? Bo muszę czekać do kolejnego tygodnia, żeby kupić. Znaczy, co ja gram, żeby być w stanie. Żeby być w stanie. Ogólnie. Potrzebuję kasy, ponieważ. Co ja gram? Czy przeładowałem przypadkiem? Nie. Potrzebuję kasy, ponieważ muszę już w tym momencie drugiego Hawker Warriora kupić i to jest główny cel, na który oszczędzam w chwili obecnej. Ponieważ choćbym nie wiem, co miał zrobić, muszę być wyekwipowany. A w chwili obecnej nie idzie to mi najlepiej. Szczerze mówiąc. Jeszcze Grzesiowi trzeba amunicję załatwić. Trochę nie chcę cię brać, Mateuszu, skoro ty masz ten. Poza tym będę cię zwalniał niedługo. W sumie myślę, że fuck it. Myślę, że w tym momencie będę zwalniał wszystkich swoich robotów przed, prawda, tą akcją. Więc rozbiorę, znaczy zabiorę wam cały szajs, żeby go sprzedać osobno, w ten sposób odrobinę drożej jest. O. Pozostałe, domo arigato, Mr. Roboto. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie roboty przestają być wydajnymi, prawda, wydajnymi żołnierzami, ponieważ tylko ludzi można trenować i tylko ludziom, znaczy tylko ludzi i tylko sektoidów można trenować i tylko im można zwiększać, zwiększać można w ogóle. Okay, to najpierw pierwsza sprawa. Wywalamy wszystkich robotów stąd, więc tak, Łukasz, Mateusz, Wojtek i Paweł. O, raz zabieram. Tak. Wy polecicie w siódemkę tylko. Dobra, i teraz tak, sprawdzamy uzbrojenie wszystko. Więc tak. Ignusowi trzeba będzie dać. O i o. Dobra, Grzesiu, dla ciebie jeszcze. Dlaczego tak robię? Ponieważ w tym momencie już mam wystarczająco wytrenowany regiment, co ja gadam tutaj, podstawowych moich leszczy, którzy będą wystarczająco wydajni, żeby, prawda, udzielać się jako żołnierze, zwłaszcza jak już dostaną sprzęt w całości. Także docelowo chcę posprzedawać, znaczy nie tyle posprzedawać, ile pozbyć się, prawda, swoich robotów, którzy się nie rozwijają. Oraz, prawda, dokupić sobie nowych pacanów. Na was, na tą misję jeszcze polecę z siedmioma, ale w tym momencie już mogę zajrzeć do bazy, także... zobaczmy kto. Wolfgang, trochę słabą celność ma. Daniel wygląda całkiem rozsądnie, choć speed ma trochę do dupy. Więc brałbym Daniel. Ed też w sumie całkiem nieźle wygląda. Okej. Okay. A Wolfgang se będzie musiał poczekać. No okej, okay. Niech będzie.
No dobra. Aha. Właśnie ich zwalniam, nie? Dlatego sobie idą. Jestem w sumie ciekawy, jak to działa, bo nigdy tego nie robiłem, nie? A jeśli robiłem, to nie pamiętam. A, oni przez te tubsy idą. Tak, dobrze? Kojarzę. Zgadza się. Ha! Widzisz, zaprogramowali to. Dobra. Tak. Znaczy... O właśnie. Pora na misję. Okej. Okay. Turowa. I teraz tak. Wszystkich, którzy mają mały accuracy, chcę oddzielić na osobny skład. No okej, okay, znośnie. Dobra, niech będzie. Okej, okay, attitudes ustawiamy oczywiście. O, dobra. No i będziemy mogli zaczynać. Czyli tak, start tactical. I zobaczmy, co tu się dzieje. Jest nas mało, w związku z czym nie jest to do końca przyjemne, ale tak. Myślę, że wy trójka zostaniecie na górze, więc waszym zadaniem będzie się teraz rozbiec na boki. O, na przykład tu. Niech będzie tu. A ty będziesz leciał tu. Ogólnie. I teraz tak. Wy. Myślę, że dwie osoby zejdą tutaj na dół, a dwie osoby zejdą na dół, prawda, po drugiej stronie. Także taki plan. Clear. Póki co. Teraz tak. Lesiu. Też na dół. Nie, to Grzesiu. Grzesiu. Ok. I teraz tak. Wy dwoje będziecie szli też tutaj. Dlaczego? Chcę przejść na drugą stronę tego pomieszczenia i po prostu tam na dół zejść windą. Jeszcze. Dobra, no to... Zwracamy was wszystkich do naszego potencjalnego celu. O. No i... Cóż. Zobaczymy, co się stanie. Trend. Okej. Okay. Zobaczmy. Chyba nie ma ich zbyt dużo, więc... Powinno być okej, okay, ale zobaczymy. Ziarka słonecznika, bardzo dobre i bardzo... Dają zajęcie. No dobra, to teraz tak. Ty jesteś najbliżej, więc prosimy, penetruj. Mhm. No dobra. To tak. Ty tu. Ty. Niech będzie tu. Ty lecisz na lewo. Fuck! Jakim cudem go nie zauważyłaś? Bo to już jest pora na sprzęt. No dobra. Trochę słabo. Spróbuj z autofire, myślę, bo... Nie oszczędzaj. Kurwa. No! Bardzo zacny. Dobra. Wracaj na aimed i wracaj na oszczędzanie aimed. Trochę jest to niepokojące. Nawet bardziej niż trochę.
szczerze mówiąc. Dobra, czyli tak. Ty ruszony, ty nieruszony jeszcze. To tak. Teraz tak, wy w dół badacie. Mamy to clear póki co. Chyba będzie clear. Mhm. Dobra, teraz wy. No dobra. Powiedzmy, są ruszeni wszyscy. Turn end. Zobaczymy, co się stanie. Z prawej strony najprawdopodobniej na dole są. Okej, okay. Teraz ty. So far so good. Chodzisz na dół. Myślę, że będzie dobrze, jeśli będziecie stali w drzwiach. W takim razie. Dobra, wy, obywatele. Oczywiście, że nie ogarnąłem, że tu są dwa piętra. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Rzekłbym wręcz, że chujowo. Rzekłbym wręcz, że bardzo, bardzo kurwa niedobrze.
niniejszym zrobiło się w... Zobaczymy, jak pójdzie tura. Na szczęście jestem w miarę dobrze ochroniony terenem, ale jeśli oni w tym momencie podblokowywali swoje granaty, to będzie wesoło. No cóż, trening dla ciebie. Wesoło. Wszyscy? Ha, wszyscy, dobrze. To było fartowne w takim razie z mojej strony, bo źle eksplorowałem. Zapomniałem, że tamto piętro jeszcze było. Inaczej bym rozłożył te oddziały, ale wyszło całkiem nieźle, myślę. Mhm. Okej. Okay. Dobra, posprzedawajmy ten shit, co mi wpadł. Mhm. Po pierwsze tak, machine guny już są do sprzedania wszystkie, absolutnie. Także tutaj będę miał święty spokój. Smoke grenade'ów nie było żadnych. Plasma, mini, stun, grapple. Okej. Okay. Devastatorów 5 aż dostałem. To wygląda bardzo kusząco, bo w tym momencie już mnie stać na drugiego tego. Na drugiego, no. Stać mnie na drugiego, no. Mhm. Czy wydać od razu te pieniądze i przepierdolić je na kolejnego Hawker Warriora? Powinienem niby. Co mi szkodzi? Dobra, fuck. Niech będzie. Okej, okay. No i czekamy. Niestety. Przyszedł ten moment, w związku z czym... Zrobię tak. W taki sposób to zrobimy. Dlaczego tak robię? Tak powinienem. No zobaczymy, no. Trudno. Najwyżej ich wycofam. Przynajmniej jedno UFO chcę strącić, bo powinienem. Tak i... Zobaczymy, co się stanie. Słabo. No zobaczymy. Muszę czekać, choćby nie wiem co. Lećcie, moi wojownicy. Tamten miał trochę lepszy silnik. To niedobrze. To niedobrze, to bardzo niedobrze. Jak już moderately, to wracasz. Dobra. No próbuj wracać do tej nieszczęsnej kurwa bazy. Tak to się właśnie kurwa kończy. Nie będzie tak. Nie pozwolę na to. Próbujemy tamten drugi. O ten. Ten spróbujemy. Dlaczego tak się zachowuje? Bo problem polega na tym, że...
Hawker Warriory, jak zbliżą się za mocno, to strasznie w powoli zakręcają, więc jest korzystnie... może na tamtego będę polował? Nie. No dobra. Wygląda akceptowalnie póki co. Zobaczymy. Czarno to widzę. No, sam już wracę do bazy, dobrze. Ambitne, ale nieskuteczne. Nie, dopóki nie wybadam ich broni po prostu, to będę bezskuteczny w trakcie ataków, prawda, na bazy. Także no muszę im pozwolić robić co chcą, także... No cóż. Jest jak jest. Robiłem co mogłem, nie? Tak to niestety funkcjonuje. No dobra, trudno. Nie udało się. A jedyne co ogarnąłem w ten sposób, to straciłem bardzo dużo, czasu na naprawy was, także... Nie podoba mi się to, co widzę, no ale już trudno. Jak tam Bagdania? No artefakt. Już, jeszcze chwileczkę. Już witał się z gąską i zaraz będę miał duży zastrzyk gotówki. Nareszcie. Aha, bo Hawker Warrior 2 ma na pewno te Justice Missile. No ile dobrze pamiętam. Muszę go jeszcze przyzbroić. Także... Prophet Missile Array ma. Mhm. Słabiuteńko. W sumie wami i tak tylko latam na te... na misje, więc równie dobrze mogę zamienić silniki. No dobra, lepiej nie będzie. Na chwilę obecną muszę... To znaczy posprzedawać, po pierwsze muszę te nadmiarowe pierdoły, rednory mi są już niepotrzebne. Z lineage'ów mi 2 ptaków, ale nie mam kasy. Trochę słabo. Dobra, lepiej nie będzie. Na chwilę obecną. Muszę dealować. No dobra, trudno. Trzeba sobie radzić, ale tutaj skończę ten odcinek. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczmy, co się będzie działo dalej. Ja tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.